Były szef MSZ Ukrainy zaskoczył: Błyskawiczna reakcja władz: Możemy zrezygnować z NATO, by uniknąć wojny. Rzecznik Zełenskiego zaprzecza: Ukraina może być elastyczna, jeśli chodzi o cel wejścia do NATO, powiedział w rozmowie z BBC ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii i były szef ukraińskiego MSZ-2 Prystajko. Wyjaśnił, że jego kraj może zrezygnować z NATO, by uniknąć wojny z Rosją. Do słów odniósł się rzecznik prezydenta Włodymyra Zełęckiego. Aspiracje wejścia do NATO i do Unii Europejskiej pozostają dla Ukrainy priorytetem, podkreślił. Media podały w poniedziałek, że ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii i były szef ukraińskiego MSZ2 Prystajko w rozmowie z BBC nie wykluczył, że jego kraj może zrezygnować z ambicji wejścia do NATO, by uniknąć wojny z Rosją. Możemy, szczególnie będąc traktowanym w ten sposób, szantażowanym i popychanym do tego, oświadczył Wadym Prystajko, pytany o to, czy Kijów może zmienić swoje stanowisko względem członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim. Rzecznik prezydenta dementuje. Aspiracje pozostają dla Ukrainy priorytetem. Aspiracje wejścia do NATO i do Unii Europejskiej pozostają dla Ukrainy priorytetem, oświadczył w poniedziałek rzecznik prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Serhii Nyforow. Zaznaczył, że euroatlantyckie ambicje są zapisane w ukraińskiej konstytucji. Jak pisze Reuters, rzecznik prezydenta Zołańskiego podkreślił, że Prystajko powinien mieć możliwość wyjaśnienia, co miał na myśli, mówiąc o członkostwie Ukrainy w NATO. Kilka godzin później Wadem Prystajko wycofał się ze swoich słów. Zapewnił, że Kijów nie zamierza rewidować swojego stanowiska wobec dołączenia do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nie jesteśmy teraz członkiem NATO, i żeby uniknąć wojny, jesteśmy gotowi do wielu ustępstw, i to jest to, co robimy w rozmowach z Rosjanami, powiedział. Nie ma to nic wspólnego z NATO, które jest zapisane w Konstytucji Ukrainy, dodał. To nie jest opóźnienie naszych ambicji członkostwa w NATO, mówimy o tym, że nie jesteśmy w rodzinie, więc musimy szukać czegoś innego, na przykład dwustronnych porozumień z Wielką Brytanią. Z ZUSA kontynuował. Zagwarantował, że Ukraina nie porzuca ambicji członkostwa w NATO. brytyjski wiceminister obrony popieramy każdą decyzję Ukrainy w kwestii NATO, Wielka Brytania poprze każdą decyzję Ukrainy w sprawie jej ambicji wstąpienia do NATO, powiedział brytyjski wiceminister obrony James Heapy. Jeśli Ukraina zdecyduje się zaoferować, że nie zostanie członkiem NATO. Popieramy to, decyzja należy do Ukraińców. Podobnie, jeśli Ukraina chciałaby zastrzec swoje stanowisko i powiedzieć, że w przyszłości może chcieć wstąpić do NATO, również byśmy to poparli, ponieważ tym jest suwerenność i to właśnie popieramy, powiedział hippie w stacji Sky News. Zapytany o wypowiedź ukraińskiego ambasadora w Wielkiej Brytanii Iwadyma Prystajki, który zasugerował, że jego kraj mógłby zrezygnować z wejścia do NATO, by uniknąć rosyjskiej inwazji. Rozmowy prezydentów USA i Rosji nie przyniosły przełomu. W grudniu Rosja ogłosiła żądania, nazywane przez nią gwarancjami bezpieczeństwa, których spełnienia domaga się od państw zachodnich. Chodzi m.in. O gwarancję nierozszerzania NATO na wschód, w tym o Ukrainę, oraz o wycofanie sił NATO z krajów wschodniej flanki sojuszu. W sobotę Biden rozmawiał z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Według Białego Domu nie przyniosła ona przełomu, a ryzyko rosyjskiej inwazji na Ukrainę w nadchodzących dniach pozostaje znaczące. W ostatnich dniach zarówno USA, jak i Rosja częściowo ewakuowały swoje ambasady w Kijowie. Z kraju wycofywani są też pełniący tam misje szkoleniowe żołnierze USA i Wielkiej Brytanii.